Jest grupa pacjentów, u których, aby skorygować wady wzroku, możemy tylko wszczepić soczewkę fakiną. Są to głównie młodzi pacjenci z dużymi wadami wzroku, na przykład minus 12 dioptrii krótkowzroczności w połączeniu z dwoma lub trzema dioptrami astygmatyzmu, i w takim przypadku wadę wzroku kompletnie, bez zostawiania wady resztkowej, możemy skorygować soczewkami fakinymi.